po raz siódmy z Duczkami, po raz drugi w zespole szkół w Duczkach. Panie i panowie, przed państwem wystąpili reprezentanci klubu tańca sportowego Shot Dance Wołomin. Wielkie brawa! Wielkie brawa! Ja paniom dziękuję. Dziękuję dziewczyny. Posłuchajcie, musimy was troszeczkę rozruszać. Proszę, broń Boże, nie brać do siebie tego, że jeszcze jest pusta sala. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, co się będzie działo o godzinie 20. Ja teraz pozwolicie, powiem parę słów, a potem się bawimy na całego. Wydajemy pieniądze, zbieramy dla najbardziej potrzebujących dzieci i dla osób starszych i słuchamy dobrej muzyki. Panie i panowie, 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza. Pani burmistrz Elżbiety Radwan. Wielkie brawa. Panie i panowie, bez wsparcia przyjaciół, ludzi dobrej woli, na pewno nic w Duczkach by nie zagrało. Mówię między innymi o nagłośnieniu i oświetleniu, czyli Arek Nowak, Bartek Bieś i przyjaciele. Do tego blaty sceniczne, te, na których stały dzieciaki, tańczyły dzieciaki, te, na których stoją teraz moje nogi, blaty sceniczne firmy AMS. Do tego agregat od firmy Adamek. Ochrona. Możecie się państwo czuć bezpieczni do granic możliwości. Są z nami strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagościńcu i z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starego Grabia. Dla nich również gorące brawa. Ponadto OSP Zagościniec. Tam właśnie jest użyczona remiza. Tam naszych 200 wolontariuszy liczy kasę, zbiera kasę, tam się rozlicza. Do tego mamy do zlicytowania przejażdżkę nowiutkim wozem strażackim. To wszystko w trakcie imprezy. Proszę państwa, obsługa medyczna. Wielkie brawa dla obsługi medycznej. ZOS numer 2 w Wołominie. Po raz kolejny jest razem z nami. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy pani dyrektor Beacie Mięcik za udostępnienie sali gimnastycznej. Dziękujemy za te piękne dekoracje. Posłuchajcie, te wszystkie anioły, te wszystkie serca, to są dzieła naszych dzieci, dzieciaków ze szkoły w Duczkach. Mówię o klasach 0-3, mówię o klasach starszych z kółka plastycznego. Proszę państwa, toaleta firma Imper, do tego radioflama, policja, która już o 7 rano zrobiła szkolenie z naszymi wolontariuszami. Bez tych wolontariuszy, bez wolontariuszy ze szkoły w Duczkach, bez wolontariuszy ze szkoły Sklębowa, Kobyłki, Zielonki, a nawet Warszawy, nie byłoby na pewno tego wszystkiego. Dziękujemy Młodzieżowej Radzie Miasta, pracownikom i obsłudze szkoły w Duczkach i wszystkim darczyńcom, dzięki którym mamy loterię fantową oraz te cenne licytacje. Ja wiem, że na pewno zapomniałem jeszcze wymienić wiele firm, wiele nazwisk, ale zrobimy to w ciągu tych kilku najbliższych godzin. Bawimy się do godziny minimum 22. Symbolicznego otwarcia razem ze mną dokonała sekcja Shock Dance, ale zróbmy to teraz bardzo uroczyście. Panie i panowie, poproszę o gorące brawa na przywitanie. Zapraszamy honorowego patronata, panią burmistrz Elżbietę Radwan. Pani burmistrz, zapraszamy na scenę. Wielkie brawa! Zapraszamy na scenę również przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie, pana Leszka Czarzastego. To ja oddam głos naszym zacnym gościom. Poproszę o kilka słów otuchy dla naszych tancerzy, dla naszych 6 składów tanecznych i muzycznych. I poproszę o trzymanie kciuki i ciepłe słowa. Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałabym jeszcze zaprosić tutaj na scenę moich najbliższych współpracowników. Chciałabym państwu przedstawić zarząd miasta, który teraz będzie państwa sprawy po prostu na co dzień załatwiał. Witam panią wiceburmistrz Edytę Zbieć. I pana wiceburmistrza Sylwestra Jadodzińskiego. Kwartet
też byłoby, gdyby Państwo zapoznali się też z radnymi. Są też radni Rady Miejskiej w Wołominie. Ci, którzy są, zapraszam serdecznie. I chciałabym też jeszcze, żebyście Państwo tutaj też przywitali naszych przedstawicieli straży OSP. Ci, którzy są, zapraszam Pana Paciorka i z Grabia Starego jeszcze widziałam też prezesa. Jeżeli jest, zapraszam. Autoprezencja osób, które będą razem słuchać głosów mieszkańców, będą realizować wszystkie sprawy związane z inwestycjami, ale i też z bieżącymi sprawami w mieście. Także zależało mi bardzo, żebyśmy tutaj wszyscy Państwu się zaprezentowali. Ponieważ jest to dzień szczególny, jest to finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Taka tradycja jest, więc powinnam powiedzieć siemanuczki. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Gratuluję tutaj naszemu organizatorowi Wojtkowi Plichcie. Oczywiście nie mam takiej zdolności jak on, takiej słowotoku nawet bym powiedziała, ale to wszystko dla dobra wspólnego. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy razem z Państwem. Bo ta dzisiaj zbiórka każdego grosza, każdej tej złotóweczki, wolontariusze pracują w terenie, mimo że jest pogoda jaka jest, no, ale styczeń zawsze niesie różne niespodzianki. Jest to taka akcja gorących serc, akcja dobroci, także dziękuję Wam za to wszystkim, że niesiecie radość, uśmiech i pomoc osobom potrzebującym. Dziękuję bardzo. Przekażę Wasze mikrofon Panu Przewodniczącemu, bo nasza Rada dzielnie nas będzie wspierać w poczynaniach, więc bez Rady nie poradzę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W imieniu swoim, jako przewodniczący i wszystkich radnych Rady Miejskiej chciałbym bardzo podziękować przede wszystkim Wojtkowi, tak, bo on jest takim dobrym duchem, który tutaj już od wielu lat działa. Ja pamiętam, jak kiedyś razem w Eskawanku jeszcze siedzieliśmy i liczyliśmy do późna pieniądze. Wojtek jest naprawdę wielkim zapaleńcem i to tak naprawdę dzięki niemu to wszystko tutaj tak funkcjonuje. Także wielkie gratulacje. Ja myślę, że to nie jest koniec i dalej będziesz tak działał. A my na pewno będziemy wspierać. Ja myślę, że to jest taki czas, kiedy dobro się w nas budzi i chciałbym, żeby to dobro też trwało tak przez cały rok. I żebyście jak najwięcej tutaj z tego dobra oddali w dniu dzisiejszym dla potrzebujących. Bardzo dziękuję. Dobrze, posłuchajcie. To tak ad vocem tego, co mówiła Pani Burmistrz, co mówił Pan Przewodniczący. Pani Burmistrz wspomniała o pogodzie, która nas nie rozmieszcza. Ale my dzisiaj w Duczkach udowodnimy, że da się zrobić karnawał w środku zimy, gorący karnawał. Wyjdziecie stąd spoceni, wyjdziecie stąd rozgrzani do granic możliwości. Natomiast to, co mówił Pan Przewodniczący, to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa tych wszystkich osób tutaj dookoła Państwa i ochrony, i nagłośnienia, i wszystkich wolontariuszy, a po prostu ktoś musi gadać. A tak wyszło, że gadam akurat ja. Posłuchajcie, czy możemy wspólnie otworzyć 23. finał w Duczkach, już po raz 7. Przekazuję głos Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, 23. finał Świątecznej Orkiestry Pomocy uważamy za otwarty. Wielkie brawa, wielkie brawa. Dziękuję naszym gościom. Dziękuję naszym gościom bardzo serdecznie. Obiecuję, że jeszcze zobaczycie ich na scenie, bo to nie jest tylko tak, że przyszli, uśmiechnęli się, powiedzieli parę słów i już, bardzo ciepłych słów. To jest również tak, że oni również dają najróżniejsze rzeczy na licytację.